proszę Państwa i do wszystkich Państwa, które słuchają, żyjemy w rzeczywistości schizofrenicznej. Ja naprawdę przepraszam, ale no nie będę, jakby nie, nie. tu powiedzieć, używała siły argumentu do zwalczania poglądu, który jest przyjęty na podstawie założenia, że nas nie wiążą wyroki sądów międzynarodowych i że nas nie wiążą umowy międzynarodowe, któreśmy ratyfikowali.